Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w 31 odcinku Zagrajmy w Gothic 1 Mroczne Tajemnice. I moi drodzy, zaczynamy dzisiaj w całkiem innym miejscu i zanim będę kontynuować to, poza odcinkiem poekspiłam w miejscach, gdzie już byliśmy i gdzie dało się parę stworzeń zabić. Między innymi te rozpruwacze i kąsacze przed cmentarzyskiem. Również te cieniostwory, które mieliśmy zaległe na ziemiach orków i te nieumarłe cieniostwory też po drodze. Zabiłam też te trolle, które były obok starożytnej areny. Parę zębaczy się porespiło również i w kanionie troli tam w okolicach i również w paru innych miejscach, szczególnie tam, gdzie byliśmy właśnie z Gornem. Także te stworzenia też mamy powybijane. Udało mi się wbić nowy poziom i ten nowy poziom przeznaczyłam oczywiście plus 5 do broni jednoręcznej. Mamy teraz 59%. I co, tak jak w ostatnim odcinku wspominałam, musimy zająć się sprawą powoli pradawnych. Mamy parę zadań, które nam gdzieś zalegają. I myślę, że no, powinniśmy zacząć. Nie wiem, czy starcie z Melkorem to dobry pomysł. Dobrze wiemy, że ma on dużo lepszą zbroję. Możemy na przykład zamiast pierścienia prędkości założyć jakiś inny amulet. Udało mi się zauważyć też, że mamy amulet przemytników. A jeszcze jedna ważna sprawa. Posprzedawałam również syf. A co za tym idzie? Posprzedawałam bronie, które raczej nam się nie przydadzą, a jeżeli się przydadzą, to oczywiście odsprzedamy. Topór został, ponieważ gdzieś znalazłam go po drodze. Ten łamacz kości również znalazłam w jednej ze skrzyni. Prawdopodobnie wam to wstawię albo przed rozpoczęciem tego materiału, albo gdzieś teraz w trakcie. I co, będziecie widzieli mniej więcej jakieś tam fragmenty z tego, co ja sobie robiłam poza odcinkiem. Tutaj też troszeczkę wyczyściliśmy, jeżeli o to chodzi. Mamy teraz 57 i prawie pół tysiąca. Więc na razie tak zostajemy przy tym. I co? I moi drodzy, lecimy oczywiście.
z tego co widzę, nie rozpoczęłam sobie odliczania. To nic. Takie sprawy organizacyjne. Ostatnie odcinki były troszkę krótsze, więc ten może być troszeczkę dłuższy. Myślałam, żeby najpierw tego Beowulfa może pokonać na arenie, ale może spróbujemy po prostu z Melkorem. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Jeżeli nie, to się wrócimy. Czas umierać, psie. Zgadzam się z tobą. Znaczy twój czas na śmierć. Będę cię zażynał z uśmiechem na ustach. Powolutku, żebyś czuł, jak wypływa z ciebie życie. Wow! Nawet się nie zdążyłam odsunąć. Dobra. Na razie zostawiamy Melkora w świętym spokoju. Widzę, że szybko poszło, co nie? Naszym priorytetem powinien być Beowulf. Z prostej przyczyny. Jego miecz, jak dobrze wiemy, ma pewne właściwości. I te właściwości mogą się okazać dla nas bardzo przydatne. Możemy się najpierw lepiej zająć tym, byłoby to wręcz wskazane, żebyśmy zaczęli od tego. Możemy też zająć się Chromaninem, też nie byłoby to wcale głupie, natomiast nie wiem, czy to jest moment na to. W sumie, no nie głupi pomysł. Kompletnie nie głupi, wręcz przeciwnie. I nie wiem, po cholerę ja biegnę, skoro my teraz mamy teleporty. Jesus Christ, co ja robię ze sobą, nie? Dobra, mamy teleport do Bractwa, więc myślę, że możemy wyruszyć stąd w stronę starożytnej areny. Niewielu nas boli mnie to, o matko, ale ścięło grę. Boli mnie to bardzo, że nie jesteśmy w stanie na razie wykonać żadnych mikstur, na przykład tych napojów z rudy, które miały podobno podwyższać nasze statystyki. Dlatego, że nie ma alchemika. I alchemika na razie nie będzie przez dłuższą chwilę. Bo alchemik jest uwięziony u orków. I to jakby w ich mieście, w ich miejscu, gdzie będziemy później z fabułą dopiero szli. No alchemika teraz po prostu nie ma. Moglibyśmy co prawda na plac wymian się przebiec i sprawdzić, czy na pewno go tam nie ma. Ale no według gry dobrze wiem, że go tam po prostu nie ma. Według poradnika. Poradnik mi to wszystko powiedział. Wydaje mi się, że z Beowulfem może być również trudno, natomiast no musimy spróbować, nie mamy innego wyjścia. Widzę, że w grze nie jest dodana odporność na lód i to jest przykre, bo jakbyśmy mieli jakąś odporność, to byłoby naprawdę świetnie. No, Beowulf będzie naprawdę trudnym przeciwnikiem, ale jak już go pokonamy, to będziemy w domu. Jeżeli nam się to teraz nie uda, za pierwszym, za drugim, maksymalnie za trzecim razem, to udamy się na poszukiwania Chromaninu. Wydaje mi się, że to nie będzie głupie, że będziemy mogli na spokojnie spróbować. Jest też jedno miejsce, które chciałabym odwiedzić i myślę, że to też nie będzie wcale głupi pomysł. No bo tak jak mówiliśmy sobie, musimy się po prostu podkoksić, nie mamy innego wyboru, nie mamy innego wyjścia. Ja widzę, że z Beowulf, nie wiem jak to się nazywa. Nie rozmawiałam z nim jeszcze, odnośnie tego, żebyśmy poszli na arenę. Natomiast zróbmy to teraz. Z nim już nie jest aż tak prosto jak z innymi. I dobrze to zauważyliśmy któryś raz, próbując się z nim mierzyć. Ork nie będzie stanowił problemu. Dlatego... Okej, widzę, że ty masz jakieś dziwne checkpointy. Dlatego, że... najzwyczajniej w świecie... ten miecz da nam dużego boosta. Schowaj broń. Masz szczęście. Mam nadzieję, że... No, tylko jak ja się będę tak, wiecie, tak bagować, to też nic z tego nie wyjdzie. Zauważyłam, że jak zadaję pierwszy cios do przodu, to później bezimienny potrzebuje paru ruchów, paru sekund na to, żeby wykonać kolejne ciosy, więc zaczniemy od ciosu na bok. Mam nadzieję, że jesteś... No, odsunęłam się w teorii. No. Ale widzę, że to jest dobra taktyka, wiecie? Niby mamy arenę, ale możemy na spokojnie z niej wyjść, nikt nas o to nie posądzi. Więc zrobienie kroczków do tyłu i poczekanie na ten atak, plus dwa ataki znowu do tyłu, to wcale nie jest głupi pomysł. No. Mam nadzieję, że... No, tylko musimy poczekać. No, ale teraz widzę, że kolega miał jakoś, nie wiem... lepiej mu to poszło. Kurczę, no. Chciałabym go pokonać, bo chciałabym mieć już bardzo tą broń. Ona daje naprawdę
naprawdę wiele. Ona nam rozwiąże większość naszych problemów. No, widzę, że mnie nie zagadasz. Mam nadzieję, że jesteś... Wow! O fuck, zdążył mnie zamrozić! Okej, okay. To też interesujące. Natomiast, no, musimy spróbować. Ja jestem w stanie uwierzyć w to, że to może się udać. Bo ta jedna potyczka, która jest z rzędu, nie wiem czy druga czy trzecia, pokazała mi, że jesteśmy w stanie to zrobić. Tylko może podejdziemy od jakiejś takiej lepszej strony trochę. No, dawaj. Mam nadzieję, że... No kurde, zanim się zdąży obrócić, to typ już mnie zabije, nie? Dlatego musimy zrobić kroczki do tyłu co najwyżej. Masakra, ale ta broń jest naprawdę świetna. Jak zdobędziemy tą broń, to sami będziemy mistrzami. Schowaj. Masz szczęście. Mam nadzieję, że jesteś gotowy. No kurczę, ej, no halo. Groszanuj mnie. Kurde, no ale przez to jedno, przez ten jeden raz, że się udało, to jestem w stanie uwierzyć w to, że naprawdę się uda, nie? Tylko żebyśmy to jakoś tak, nie wiem. Jak ja to wtedy zrobiłam? Mam nadzieję, że... No kurde, ale wiecie, jemu też nie zawsze ta lodówka wchodzi, nie? I najgorsze jest to, że nawet jeżeli to będziemy mieli, to nawet to na Melkora potem zadziała, nie? Z tą bronią to my jesteśmy po prostu niepokonani. Schowaj. Dobra. Masz szczęście. Cieszę. Mam nadzieję, że jesteś gotów na taniec z lodem. Dobra, zrobię sobie to F5, to jest bardzo ryzykowne. O kurde, ale wiecie co, to miało jakiś swój potencjał. Gorzej, że się właśnie uwaliłam, nie? Dobra, najlepiej będzie jak zacznę od razu robić kroczki w tył. Oh my god, dobra. O kurde, no to było głupie już, nie? Za dużo kroczków w tył. Wystarczyło się tylko delikatnie cofnąć, nie? Ale że go wyprowadziliśmy, to już będzie lotto. Dobra, jeszcze jedno F5. O kurde, no to już było piękne, nie? Prawie się udało. Brakło jednego ciosu, nie? To może być naprawdę fajna sprawa. Wiem, moi drodzy, że dużo wczytywania, ale to jest nam bardzo potrzebne. Kurna no, naprawdę jednego ciosu brakło, nie? Ja zauważam, że ja bardzo teraz zaczynam panikować, w sensie czuję, że mi serce bardziej wije po prostu, a to jest zwykła gra komputerowa, nie? No, za późno zaczęłam robić kroczki, dobra, musimy od razu zacząć. I postarać się, wiecie. Kurde no. A, fucken, dobra. Mogłam sobie zrobić też save'a po tym, jak mi się to już udało. Dobra, jeszcze raz. Dobra, zrobię F5, zaryzykuję. Kurna no! Jezu, już miał 0 HP, nie? Tak kroczek po kroczku i może się uda. No. Pięknie, no i się udało. Dobra, dobijamy. Super, udało się. Mamy ostrze chwały, zajebista broń, miał 8 eliksirów życia. To ja też się napiję oczywiście i zaraz sobie założymy to ostrze. Ale mi serce jeszcze wali, nie? Ostrze chwały ma identyczne obrażenia co nasza broń, a wydaje mi się też, że ma dłuższy zasięg, plus, no, zamraża, nie? Skrzypek. Pogadajmy więc.
Nie będę wam przyspieszała tego momentu, ewentualnie może wam przyspieszę, ale nie będę go wycinać. Pokonałem Lorda Beowulfa. Jestem już gotów, aby zmierzyć się z ostatnim przeciwnikiem. Tak, zabiłeś wspaniałego szermierza. Mam nadzieję, że jesteś z ciebie dumny. Ale ja... Tak wiem, walczyłeś na arenie, bo opętała się wizja nagrody. Mam nadzieję, że nagroda okaże się warta krwi tych wspaniałych wojowników. Został już tylko on. Ten włochaty sukinsyn nie zna litości ani strachu. Masz teraz szansę rehabilitacji wojowników. Zabij bestię, a w pewnym sensie odpokutujesz krew, którą przelałeś na tej przeklętej arenie. Tak też się stanie. Jasne. No i co? Org już nie powinien stanowić problemów z takim ostrzem. Jak ty się nazywasz? Mordgnar? Czas umrzeć, orku. Moje nie tak łatwo zabić. Moje przybyć, wypić krew wrogów gruszek. Jedyne co wypijesz, włochaczu, to będzie twoja własna krew przesycona fetorem strachu. Moje rozszarpać mora. Moje zabić mora. Jeśli się go serce, moje zdobyć nagroda dla gruszek. Dobra moja, przestań już chrzanić i rusz dupę na arenę. Dobra, rozumiem, że on też tak jakby na mnie czeka, nie? Tu będzie trzeba ostrożniej. F5. Widzę, że masz jakiś kłopot ze sobą, bardzo spory. No ja bym nie chciała tak jakoś blisko podchodzić. Moje zabić mora i wystać, a kruszek na gru... Cholera, trafił mi się... O fucken! Czemu on mi nic nie zrobił? O wow, piękne. Widzicie ten efekt? Wlazło zamrożenie. I widzę, że nie muszę go dobijać, zmarł od razu. Nie ma z niego kompletnie nic, oprócz broni. Nie wiem, dlaczego mi obrażeń nie zadał. Mam wyłączonego Marvina na 1000%, no nie? No raczej tak, no. Wykopałem tego cholernego orka z powrotem do Beliara. To nieprawdopodobne. Zdołałeś oprzeć się dzikiej sile i żądzy mordu. Jesteś wspaniałym wojownikiem. Dowiodłeś swego męstwa. I chociaż częściowo odkupiłeś też przelaną na arenie krew. Ja też żałuję śmierci tych wojowników. Pamiętaj jednak, że oni przybyli tu z własnej woli. Gdybym ja nie zabił ich w uczciwej walce, to zapewne uczyniłby to ktoś inny. Tak. Droga wojownika jest kręta i usłana gównem. Całe życie upływa nam w strugach gówna, przyjacielu. A nagroda? Czy arena? Co się dzieje? Nie! Okej. Co się stało? Mów! Płomień wieczności już wkrótce rozpali twoje serce, wojowniku. Kim jesteś? Ty nie jesteś skrzypkiem. Opętałeś jego ciało. Ten śmiertelnik jest tylko pryzmatem, przez który spoglądają na arenę bogowie. A szczególnie jeden z nich. Raczej narzędziem. Kim jesteś i czego chcesz? To, kim jestem, nie jest istotne. Ujawniłem się, żeby obdarować cię nagrodą, na którą w pełni zasługujesz. Oto dar Bogu. Zastanów się jednak, zanim wykorzystasz ten potężny relikt. Posiada on ukrytą moc, którą można wykorzystać, aby zachnąć z niego gniew mojego pana. Nie zapominaj, wojowniku, o tym, komu naprawdę służysz. Ty i twój miecz. Nie jestem niczyim sługą. Żaden bóg nie będzie mamił mnie z tym szaleństwem. Skrzypek, to ty? Co się stało? Poczułem, jak jakaś zimna siła ucapiła mnie od środka. Już wszystko w porządku. To był tylko koszmar przeszłości. Z bardzo zamierzchłej przeszłości. Nie rozumiem. Może to i lepiej. Pytałeś o nagrodę. Arena obdarowała mnie kryształem o ogromnej mocy. Muszę jednak przemyśleć, czy użycie tego artefaktu jest dobrym pomysłem. Dlaczego? Przecież to twoja nagroda. Zasłużyłeś na nią. Być może, ale... Wciąż widzę na rękach krew Beowulfa i innych. Nie wiem. Nikt nie powiedział, że życie jest sprawiedliwe, przyjacielu. Ciągle mnie zaskakuje.
Nie tylko ciebie. Czasami sam siebie nie poznaję. Jesteś wyjątkowy. Mam dla ciebie propozycję. Jaką? Chciałbym towarzyszyć ci w twojej przygodzie. Być może nauczę się przy tobie tego, czego nie mógłbym zgłębić nigdzie indziej. Poza tym, arena nie potrzebuje już strażnika. Intrygujesz mnie bezimiennie. Więcej w tobie sprzeczności niż w gularzu Tekli. Więc jak będzie? Czemu nie? Może oboje na tym skorzystamy. Na pewno okaże się użytecznym kompanem. Ruszajmy więc w drogę. Tak, Skrzypek dołącza do drużyny. Mam do ciebie pytanie. Tak? Jak znalazłeś się w kolonii? No wiesz, kilku żołdaków przyprowadziło mnie nad cholerną krawędź urwiska. Później sędzia. Nie o to mi chodziło. Za co tu trafiłeś? Za to, co wszyscy. Za niewinność. Czyli rozumiem, że to nie moja sprawa. Pojętny jesteś. Niech będzie. W końcu każdy ma jakieś tajemnice. Ale ty wydajesz się być inny. Dlaczego? W twoich oczach dostrzegam smugę cienia, piętno śmierci. W twoim życiu musiało wydarzyć się coś straszliwego. Wystarczy już tego pustosłowia. Ruszajmy dalej, zanim zapuścimy tu korzenie. Oczywiście, idziemy odebrać naszą nagrodę. Skrzypek będzie za nami chodził. Podobno opłaca się z nim chodzić w ogóle. Fajne anegdotki, można znaleźć i tym podobne sprawy. Natomiast no, mi się wydaje, że nie skorzystamy. Prawda jest jak okruch lodu, zimna i ulotna. Nie wiem, do czego nie mogę tego zabrać. Tarcza wojownika jest tylko jego honor. Nie mogę zebrać tych rzeczy, mimo że należą do mnie. No dobrze, no trudno. Rozumiem, że zadanie jest wykonane. Jak najbardziej. To tak, na czym stoimy dalej? Mamy towarzysza. Tak. Oczywiście, ze skrzypka możemy wziąć ze sobą. Ale jak dla mnie to chyba bez sensu. Szczególnie, że już się zbagował. Przykre to, no dobra. Zostawiam go tutaj. Najwyżej sobie go kiedyś przywołamy, jakbyśmy go potrzebowali. A my ruszamy. Ruszamy gdzie? No, trudno powiedzieć. Tajemnicza eremita, obóz strażników. No, w teorii powinniśmy spróbować pokonać teraz Melkora z tą bronią. Ale coś czuję, że to mimo wszystko nie będzie tak proste. W sensie, na pewno za pierwszym razem go nie zamrożę. Jeżeli w ogóle zdołam mu jakikolwiek cios w ogóle zadać. Sama nie wiem. Czekaj. Czas umiera. Zgadzam się. Będę. No, żebym mu jeszcze właśnie zdążył jakiś cios zadać, nie? On ma niby dwuręczniaka. A może od razu zacznę się cofać? Czy to głupi pomysł? Nie wiem. Nie wiem, zapiszę się bliżej niego. Zaczniemy się cofać od razu po tej rozmowie. Nie chciałbym teraz. Zgadzam. Będę cię zażynał. No kurna, chciałabym, ale gra mi nie daje, nie? To jest trochę coś innego niż w przypadku tamtych panów. Dzisiaj troszeczkę failimy, nie? No jeszcze nie mam teraz biegania już całkiem. Może się postaram obronić. Czas umiera. Zgadzam się. Będę. Kurde, no ja nie jestem w stanie w ogóle ciosu zadać, nie? Oj, będzie ciężko, no naprawdę. Jeszcze, szczególnie jak mi ta lodówka nie chce wchodzić, nie? Jakby mi weszła, to by było super, ale nie wchodzi. Zgadzam się z tobą. Będę. No, to było całkiem okej. Mogłam się spróbować wycofać po tym, jak on się cofnął. Chyba nie głupi pomysł. Pierwsze obronić. Kiedyś takie nauczę. Zgadzam. Będę. Aj, dobra. Nie, nie da rady.
Nie ma takiej opcji nawet, że ja go pokonam, nie? Najgorsze jest to, że on nie jest najgorszym przeciwnikiem. Myślę sobie, bo jest jeszcze jedno miejsce, gdzie nas w kolonii nie było, ale na razie bym tam chyba nie chciała iść. Może ten te chromaniny? Do przemytników, to znowu z bagna jest najbliżej. A mam jakiś stały zapis? Nic z tych rzeczy. Dobra. No to mana i lecimy, nie? Mana. Piąteczka. I chyba zajmiemy się chromaninem. Wydaje mi się, że to nie jest głupi pomysł. Tylko wręcz przeciwnie. Dobra, tylko muszę sobie przywrócić możliwość biegania. I przepraszam was za odgłosy w tle, ale świnka morska gryzie kratę i nie jestem w stanie nic z tym zrobić, bo oczywiście po co, nie? Może potem uda mi się to jakoś wyciszyć, ale bardzo w to wątpię. Także musimy to znieść oboje. Ja to muszę znosić codziennie, nie? Parę razy dziennie. Także, okej. Super. Dobra. Okej, widzę, że się mnie nawet nie czepnęli o broń. Okej, do przemytników, tak? No to pobiegnijmy w takim razie do przemytników, przynajmniej w tamte okolice, i wejdziemy sobie do wieży mgieł, bo tam jest pierwszy chromanin. I zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Tam też sporo expa, może nam się uda wbić jeszcze jeden poziom. Wiadomo, teraz potrzebujemy dwóch, z tego co mi się kojarzy. Chyba? Tak. Potrzebujemy dwóch poziomów. Ale to nic, jest to wykonalne, nie? Jest też jeszcze jedno miejsce, gdzie moglibyśmy się udać i gdzie możemy znaleźć parę potworków do pokonania, które nie są jakieś bardzo trudne. Natomiast no, nie chcę się tam teraz biec specjalnie po to, żeby expić, także na razie to zostawimy w spokoju i udamy się w inne miejsca. Musimy się troszeczkę podkoksić, troszeczkę jeszcze bardziej przed tymi pradawnymi, bo sam w sobie wątek pradawnych i chodzenie po tamtych miejscach nie jest jakieś bardzo trudne, ale najgorsze jest, że jak tylko się przeteleportujemy za pomocą kryształu, to pierwsze co to czeka nas walka z naprawdę trudnym przeciwnikiem. I od tego właśnie przeciwnika się obawiam. Boję się, że sobie z nim nie damy rady. Po prostu. Dlatego na razie zwlekam z tym. Co prawda moglibyśmy się przeteleportować i sprawdzić, czy jesteśmy w stanie sobie poradzić, ale nie wiem, czy jest taki sens. Jakoś bardzo. Czy nie lepiej po prostu udać się normalnie tutaj i ogarnąć jeszcze jakieś rzeczy poboczne na spokojnie, a dopiero później tam wjechać na rejon? O, widzę, że zamknięte. Prawo, prawo. Prawo, prawo, lewo. Prawo, prawo, lewo, prawo. Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo. Prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo. Dziękuję bardzo, bro. Najpierw wejdziemy sobie na szczyt wieży. Tylko chyba od drugiej strony jest wejście. Jak najbardziej. I zaraz będziemy wchodzić sobie na dół. Tutaj widzę, że niczego nie ma, a na samej górze... Jezu, jak ta świnka mnie wkurza, że ona gryzie tą kratę, nie? Ale nie mogę nic z tym zrobić. Bimber. Maczeta. Jakie mamy statystyki tej broni? Tak po prostu mogliśmy sobie po nią przyjść. To też interesujące. Okej, już jestem. Musiałam wyciąć jeden fragment. Dobra, otwieramy. Lewo. Nie. Lewo, prawo, prawo. Nie. Co? Lewo, prawo, lewo, lewo. Lewo, prawo, prawo, prawo. Lewo, fuck. Lewo, prawo, prawo. Lewo, prawo, lewo, lewo, lewo. Kurna, lewo, prawo, lewo, 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 prawo, 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 lewo. Kurde, poczekajcie chwilę. Okej, moi drodzy, jestem, już wziąłem sobie kartkę papieru. To było tak, lewo, prawo, trzy razy w lewo, trzy razy w prawo. Lewo i nie wiem, co było dalej.
Lewo, prawo, lewo, 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 prawo, 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 lewo. Tu było prawo. Dobra, otwieramy dalej skrzynię. To jeszcze raz. Lewo, prawo, trzy razy w lewo, trzy razy w prawo. W lewo, w prawo. Ach, znowu lewo. Co za kufer? Lewo, prawo, lewo, 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 prawo, 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 lewo, prawo, lewo. Och, lewo, naprawdę. Okaże się, że to ostatnie. Lewo, prawo, lewo, 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 prawo, 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 lewo, prawo, lewo, lewo, lewo. No dziękuję, o matko boska. 12 rogów cieniostwora, 15 kłów, 9 rogów cieniostwora, 24 pazury, 12 skór orkowego psa, 6 fragmentów pancerza pełzacza, coś jeszcze zebrałam, chyba coś tam z tego, skóra trolla razy 3, skóra błotnego węża razy 5, kły błotnego węża 3, wytrychy, lutnia i zew nocy. What the hell? Co to jest w ogóle? Jakaś skrzynia myśliwego tutaj była w takim razie. Ciekawe, naprawdę. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie dzisiaj wyrobić się z całym tym miejscem. Musiałam parę materiału wyciąć. Czy ja w ogóle powinnam tutaj wchodzić, nie? Mamy szkielety. Dobra, co ja chcę od życia. Ale może nie będę z nich zbierać tego. O, to jest wojownik, dobra. Z wojownikami troszeczkę jednak musimy uważać. Ale też nie jakoś bardzo. Błagam, teraz to jesteśmy koksami totalnymi, nie? Może jak się rzucą w większej grupie, to stanowią jakiś tam problem. Ale ten lód naprawdę dobrze na nie działa. Tutaj jakiś kufer. Na szczęście otwarty. Trzy eliksiry many. Okej. Dobra, tutaj zero szkieletów chwilowo. Widzę kolejnego szkieleta. Na szczęście już do mnie biegnie. Okej, jeszcze jeden. Szkielet zwiadowca. Słyszę kości kolejne. Dobra, chodźmy może w tę stronę. Dobra. Tutaj coś znajdę po tej stronie? Czy jakiś tylko tunel? Wygląda na to, że tylko tunel. Tutaj się trochę można pogubić. No. Dawaj. O wow, dam ci się kopnąć w pół obrotu, nie? Niewiarygodne. Cześć. Dobra, potańczone widzę. Kurde, dlaczego ja wcześniej nie poszłam do tej wieży mgieł, nie? Znaczy na dole może się pojawić troszeczkę większy problem, bo tam mogą być już silniejsi przeciwnicy. Natomiast też nie jakoś bardzo, wydaje mi się. Dobra, tutaj parę rzeczy. Ryżóweczka, pochodnia. Okej, czy tutaj szliśmy w tę stronę? A, to jest ślepy zaułek, dobra. I teraz tak, teraz powinniśmy iść tutaj. Tak, mamy szkieleta cieniostwora. Ale to nic, ja jestem w stanie z nim wygrać już na spokojnie. Tylko musimy się podleczyć trochę.
Dobra, wypijemy jeszcze jedną. Jestem w stanie go zwabić do siebie. Oh, fucking. No, tam są gorsi wojownicy niektórzy. No. No, ale wojownicy cienia to są mi w stanie zrobić akurat dużą krzywdę. Więc spadamy. W sensie ja też im robię bardzo dużą krzywdę, nie żeby coś. Ale no, ten damage... Jaki on mi zrobił, to żart. Oh fuck! No! Co ty tu robisz? Oh wow. Dobra. Dlaczego ja ściągnęłam wojownika cienia na dwa strzały? Wy to widzieliście, nie? To nie była moja wyobraźnia. Chyba, nie? Ach, znowu się pomyliłam, nie tędy. F5 i lecimy. A, znowu też nie tędy. Jak ja biegnę? To nie ta ścieżynka. Tylko ta. I tutaj teraz w dół. Dobra. Ten biedny wojownik cienia gdzieś zniknął chyba. A może byśmy tam po prostu na pełnym wpadli do środka? Ała, no dobra, może nie aż tak, nie? Jesus. Dlaczego się na mnie nie rzucili, nie? Tak to wcześniej złapali agro. Ciekawe. Dobra, złapali teraz. Dobra, ale tego wojownika cienia bym jednak wolała chyba najpierw. Kurna no! Dlaczego ten głupi szkielet mi podłazi? Dlaczego Bezi go jako pierwszego zaznacza? Przecież ja nie chcę tego szkieleta lać. Ten szkielet to mi gówno robi, nie? Chodź. No. A nie, ja się będę walić z jakimś tym. Dobra, jeszcze dwóch idzie. Co oni mają? Gniewną sta... Fuck! Wow! What the hell? A ty skąd? Kurna, no jeszcze nic nie widzę. Ja pierdykam! Skąd? Przecież był tylko jeden tam. Nagle mi się zza pleców pojawił. No o co chodzi? Come on! Gro, nie znoszę cię czasami. A witam cię, tu jesteś. Dlaczego on był za mną? Nie mam pojęcia. Ale tą gniewną stal to bym akurat z nich pozbierała, wiecie? Bo to może trochę kosztować. Nawet trochę dużo. Natomiast ja nie rozumiem. Dlaczego? Nagle on był za mną. Dobra, jeszcze jakieś szkielety zostały w środku? Chyba nie. Jeżeli nie, to spróbuję potańczyć z tobą. Chyba masz jakiś problem. Dobra. Bez straty HP się nawet udało. Z ciebie nic nie ma. O no, nie przyzywaj sobie szkieletów. Dobra, niech one mnie oklepują. Mnie to nie boli.
No, a jednak może mnie to boli, nie? Prościej by było, jakbym miała normalnie bieganie też zamontowane. A nie taka chujnia z grzybnią. Nie wiem, gdzie się zapisałam. Mogę biegać z tą bronią? Teraz mogę. Dobra. Jakim prawem ty już to kastujesz? Dobra, muszę najpierw się pozbyć tych szkieletów w takim razie. Dobra, F5. No nie! Przyzwał? Nie zdążył. A może jednak? Albo to po prostu szkielety z tyłu? Okej, okay, dobra. Uff, w porządku. Dobra, mamy skarb. Złotą szkatułkę przede wszystkim. Srebrną misę. Krzyk wojownika, to jakaś broń, amulet. Lekka zbroja świątynna, interesująca. Złoty kielich. Napój, to jest napój do życia w ogóle. Napój kolejny. O, jakiś kryształ. Runiczny kryształ. Kusza. Złota misa. I jakaś runa. Co to za runa? Lodowa fala. A ten kryształ runiczny? Runiczny kryształ. Ten pulsujący kryształ można użyć, aby zakląć w niego pradawną moc kryształu wieczności. Okej, nic mi to nie mówi. Mamy psiankę, napój, fajnie. Z ciebie wreszcie nic nie było chyba, nie? Jednak. Chromanin oraz przyzwanie szkieletu razy 4. Okej, to jest na otwarcie, widzę. Nawet rychy. O, Jesus Christ, dobra. Spróbujmy. Lewo, 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 prawo. Lewo, 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 prawo, lewo. Lewo, 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 prawo, lewo, prawo, prawo, prawo. Dobra, fajnie. Eliksirki i bryłki. Dobra. Dalej. Nie, prawo, prawo. Dobra, nie. Prawo, prawo, lewo, lewo, nie. Prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo. Kurtem z prawo. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo. Ojej. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo. Fucking. Dobra, jeszcze raz. Dwa razy w lewo, dwa w prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, dwa w lewo, lewo, prawo, prawo, chyba. Nie, tam jest lewo. Oj, Jesus. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo. Fuck, to jest prawo jednak. Prawo i lewo. Dwa razy w lewo, dwa razy w prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, dwa razy w prawo, lewo, prawo, lewo, lewo. Dobra. Eliksir magicznej energii, bryłki. Pierścień Korta. Ten drogocenny pierścień ma wygrawerowane imię właściciela. Kort. Okej, no Kort jest przemytnikiem, z tego co pamiętamy, więc może można mu to oddać? Cholera wie. Nie wiem tego. Jak my stoimy z czasem? No chuja bym powiedziała. No cóż, bywa tak. Czasami. A my jeszcze mamy wieżę mgieł do skończenia całą. Wow, znowu to. Oh, fuck me. Dobra, bo tutaj jest właśnie takie dziwne przejście, nie? Dobra, najpierw zejdźmy może tutaj. Ty się pierwszy by dostałeś.
Jak to jest, że szkielet zwykły jest silniejszy od wojownika? Tutaj się łączą te korytarze. Tak, jak najbardziej. A tutaj? Ślepy. Tutaj. Tutaj coś może być. Nie no, nie ma niczego. A tutaj jesteśmy już na zewnątrz. Mamy skórzany mieszek. No i co? Nic więcej. Wygląda na to, że mamy wieżę mgieł obcykaną. Jeszcze tutaj się można przespacerować. Nie, to już biłam te szkielety. Dobra. To wychodzimy z tego dziwnego miejsca. Z tego innego wymiaru. I co? I może przeczytamy sobie Chromanin, co? Jeszcze tak na końcówkę. Krypta, to jest chyba to. Nie, to nie jest to. Almanach, przepis. Chromanin. Chromanin, początek tajemnicy. Ten, który zechce wyrzec się ścieżki mroku i podąży drogą światła, pozna prawdziwe źródło pradawnej potęgi. Dane mu będzie użyć jej, aby skruszyć łańcuchy zapomnienia i posiąść najwyższą z nagród, chromanin pradawnych. Każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku, jednak pamiętaj o tym, że to nie cel podróży kształtuje ludzką duszę, ale przebyta droga. Okej. Nic mi to nie mówi za wiele, ale dobrze. Czy ja mogłabym się stąd w sumie wyteleportować? Wydaje mi się, że mogłabym. Wydaje mi się, że moglibyśmy się przeteleportować w stronę obozu przed kopalnią może? No bo wiecie co, po prostu wyjdziemy stąd normalnie. Mam nadzieję, że ja dobrze idę. Na to wygląda. Tutaj jakoś bardzo skomplikowanie nie jest, ale widzę, że tu jeszcze można zejść na dół. Wyszczerbiony topór. Dobra, nic tutaj nie było. Dobrze, czyli wieżę mgieł mamy z głowy. Ciekawi mnie, czy mogę oddać Kortowi ten pierścień, jak myślicie? Może skoczymy i spróbujemy oddać, bo jesteśmy tuż obok, więc żal aż nie spróbować tego zrobić. Myślę, że to nie byłoby wcale jakieś takie głupie. Kurt tutaj oczywiście stoi przed wejściem, więc też możemy spróbować. Kurt? Czy to nie należy do ciebie? O mój pierścień. Skąd go masz? Znalazłem go w grocie pełnej nieumarłych. Jesteś całkiem odważny. Może źle cię oceniłem. Zamiast dobrego słowa, wolałbym bardziej namacalną nagrodę. Niech będzie. Pokażę ci kilka ćwiczeń. Jakich ćwiczeń? Zaraz, sam zobaczysz. Teraz będziesz trochę silniejszy. Uważaj na siebie. Dzięki, Kort. Jesteś całkiem w porządku. Dobra już, dobra. Przestań smęcić, bo się rozpłaczę. Powodzenia na szlak, przyjaciel. Okej, dobra. A ty możesz mnie uczyć czegoś? A, walki dwuręcznym. Dobrze. Jak my stoimy z nowym poziomem? No, niedaleko całkiem bym powiedziała. Ale musimy mieć dwa poziomy. Dobrze. Wiecie co? Myślę, że na tym byśmy sobie ten odcinek zakończyli. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. W kolejnym odcinku będziemy kontynuować sobie chromaniny. Ja sobie odpalę poradnik, będziemy wiedzieli, gdzie one są. I takim oto sposobem sobie zakończymy ten wątek. A po chromaninach myślę, że nieznajomy. Dobra. Czyli to jest też związane z chromaninem. Okej. Wydaje mi się, że później będziemy mogli już się na spokojnie zająć tym dziwnym poszukiwaniami na przykład. Dobrze, tak czy inaczej dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, to zachęcam do łapek, komentarzy, subskrypcji, a ja lecę montować dla was ten materiał. Trzymajcie się i cześć!